Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dzisiaj będziemy musieli zmierzyć się z trudnym tematem. Tematem, który zaboli. Tematem, który może wzburzyć w nas krew. Tematem, który może spowodować, że ukrzyżujecie mnie zaraz po zakończeniu kazania. Ale koniecznie musimy się zmierzyć z tym tematem. Tym tematem jest przebaczenie. Przebaczenie to jest coś, co być może wielu z nas już osłuchało się na wielu kazaniach, na wielu różnego rodzaju rekolekcjach. Mówi się o przebaczeniu. Ale wiecie, mówić o przebaczeniu, a żyć przebaczeniem, to są dwie różne rzeczy. Okazuje się, że można znowu żyć po faryzejsku, czyli być nawet codziennie na mszy świętej i od rana do wieczora odmawiać różnego rodzaju modlitwy i nie mieć pojęcia o tym, że Bóg nie będzie wysłuchiwał naszych modlitw, ponieważ żyjemy w nieprzebaczeniu. Czy znacie taką modlitwę? Słyszeliśmy o niej dzisiaj, ale może ktoś zna taką modlitwę Ojcze Nasz. Czy jest znana? Nie znacie. Jest, Pan zna. Będzie Pan odmawiał, co za chwilę, na mszy świętej. Tylko Pan zna. Ale może ktoś z Was mniej więcej jarzy, o co chodzi. Przypominacie sobie. Dobrze. Kto z Was tą modlitwę na przykład odmawiał dzisiaj? Ręka do góry. Wszyscy. Słuchajcie. Są dwie modlitwy, o których Słowo Boże mówi, że mogą nas prowadzić do potępienia wiecznego. Jedną z nich jest Ojcze Nasz, drugą z nich jest Msza Święta. Wiecie o tym? Wiecie o tym, że możesz odmawiać Ojcze Nasz, przygotowując sobie potępienie wieczne? Wiesz o tym, że przychodząc na mszę świętą, możesz przygotowywać sobie potępienie wieczne? Szok, nie? Słuchajcie, święty Paweł mówi bardzo twarde słowa, że jeżeli ktoś przychodzi na liturgię Eucharystii, ale przyjmuje ciało i krew Boga bez wiary, że to jest ciało i krew Boga, pije swoją własną wieczną śmierć. Czyli jeśli ktoś podchodzi do Komunii Świętej, ale nie przeżywa tego, że teraz z wiarą przyjmuje ciało i krew Boga Wszechmogącego, Jezusa Chrystusa, który zostawił siebie na pamiątkę, na swoją obecność, bo kiedy mówimy na pamiątkę, czyńcie to na moją pamiątkę, to język grecki, kiedy mówi o pamiątce, to jest to słowo, które używa Jezus, nie mówi o pamiątce w naszym rozumieniu. Pamiątka w języku greckim, ten termin, który jest tu użyty, mówi o obecności, czyli to czyńcie na moją obecność. Ale jeśli ja nie wierzę, że tu jest obecny Bóg, w swoim ciele i w swojej krwi, a przychodzę Go przyjąć, przyjmuję potępienie. Jest coś strasznego, bardzo twardego, ale trzeba się tym przejąć. I mówi święty Paweł, jeśli ktoś bez wiary przyjmuje ciało i krew Jezusa Chrystusa, to się nie dziwi, że tylu wśród was chorych, cierpiących i tylu umarło. Tak mówi święty Paweł. Iluż ludzi przychodzi na mszę świętą bez wiary? Na przykład w to, że przyjęcie Jezusa, tego, który jest uzdrowicielem i lekarzem naszym, może spowodować, że wyjdziesz z tej mszy świętej całkowicie uzdrowiony z twojej choroby. I nie będziesz musiała już iść do lekarza, bo będziesz uzdrowiona. I nie będziesz musiała biegać
od nabożeństw uzdrowienia do nabożeństw uzdrowienia, ponieważ ta zwykła, normalna, codzienna msza święta, na którą przychodzi może tych kilka babć kochanych, ale przychodzi ten sam Jezus Chrystus, który był wczoraj, dziś i na wieki, który jest naszym uzdrowicielem. I kiedy przyjmuje Go z wiarą, każda choroba musi odejść. Rozumiesz? Dlaczego nie odchodzi? Bo często nie przyjmujemy Go z wiarą. Po prostu. Dlatego wśród was tylu chorych, cierpiących i tylu z was pomarło. Mówi święty Paweł. Bo bez wiary przyjmujecie ciało i krew Pana. A drugą modlitwą, która może przynieść nam potępienie, to jest modlitwa Ojcze Nasz. To jest bardzo ciekawa modlitwa. To jest modlitwa dana nam przez Jezusa Chrystusa. Modlitwa dana nam jako wzór wszystkich modlitw. Dlatego ona musi być szczególnie medytowana, musi być szczególnie przyjęta przez nasze serce, szczególnie odmawiana sercem i szczególnie przeżyta sercem. Ta modlitwa potocznie nazywana jest modlitwą siedmiu próśb. Ale gdybyśmy weszli w gramatykę tej modlitwy, języka greckiego, starożytnego języka greckiego biblijnego, to byśmy zobaczyli, że ta modlitwa ma swoją specyficzną formę gramatyczną, zwaną akrostychem. Akrostych to jest nakaz. Czyli ja proszę Boga w formie nakazu, aby coś się stało. Coś na przykład, czego nie było wcześniej, proszę Boga, żeby zamanifestowało się. Czegoś nie było na początku, teraz chcę, żeby się stało. To jest modlitwa wielkiego autorytetu. Modlitwa, którą powinniśmy odmawiać z wielką mocą, z wielką wiarą i z wielkim autorytetem. Nakazując, aby rzeczywistość, której wcześniej nie było, teraz się stała. Dlatego modlitwę Ojcze Nasz wykonujemy nie na kolanach, nie na siedząco, wstajemy wszyscy. To jest modlitwa wojowników. To jest modlitwa tych, którzy mają wiarę w to, że Jezus chce dać im to, o co proszą. A więc modlitwa siedmiu próśb, które są nakazem, aby zaistniała rzeczywistość, której wcześniej nie było. Na przykład. I ta modlitwa ma jedną, jedyną prośbę, nakaz, który jest warunkowy. Jaki? Odpuść nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I Jezus po zakończeniu tej oto perykopy, gdzie uczy swoich uczniów modlitwy Ojcze Nasz, powtarza, żeby to było jasne, co tu jest najważniejsze. Z czym każdy chrześcijanin będzie miał największy problem, odmawiając tą modlitwę. Powtarza tak. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Z czym będziemy mieli największy problem? Że Jezus podkreśla z całą mocą na zakończenie jeszcze raz to, co najważniejsze? Z przebaczeniem. Z przebaczeniem będziemy mieli największy problem. Kochani moi, przebaczenie to jest złożony temat. Ale gdybyśmy spojrzeli na Jezusa, na Jego misję, to cała Jego misja jest związana z całkowitym przebaczeniem nam wszystkich naszych grzechów. Grzechów wszystkich ludzi, od Adama począwszy, na ostatnim człowieku na tej planecie, który się urodzi skończywszy. Przebaczenie całkowite, na zawsze.
Czym jest przebaczenie Boga? Przebaczenie Boga jest związane nie tylko z tym, że On darowuje ci grzech, ale również zapomina o nim. On ci tego grzechu już nigdy nie wypomni. Z tym związane jest prawdziwe przebaczenie. Wyobraźcie sobie, że chcecie przebaczać tak jak Bóg. I bardzo dobrze. Każdy z nas jest powołany do tego, aby przebaczać tak, jak przebacza Bóg. Tylko czy my tak potrafimy przebaczać? Czy my tak chcemy przebaczać? Wyobraźcie sobie na przykład, że kiedy spowiadacie się u księdza proboszcza, otwierają wam się na przykład oczy wiary i otrzymujecie dar niezwykły. Zobaczenie Jezusa Chrystusa w księdzu, który was spowiada. Jezus Chrystus jest zawsze w tym księdzu. To On rozgrzesza. W obrazowy sposób możemy powiedzieć, że jesteśmy zaproszeni na Golgotę i klęcząc pod krzyżem Jezusa uzyskujemy przebaczenie grzechów. Gdzie Jezus nas rozgrzesza z każdego grzechu. Pod krzyżem wyznanego. Tam jest mała Golgota w tym konfesjonale. Kapłana nieba, On jest tylko narzędziem. Tam siedzi Jezus Chrystus, a mówiąc bardziej konkretnie, wisi na krzyżu Jezus Chrystus. Ja klękam pod krzyżem. Widzę skatowane, zmasakrowane ciało Syna Bożego moimi grzechami. I wyznaję i proszę o przebaczenie. Jezus mi wszystko przebacza. Tam nie ma czasu i przestrzeni. Tam jest wieczny teraz Golgoty w konfesjonale. I widzimy, mamy taki dar, wyobraźcie sobie, Jezusa Chrystusa. I teraz po wyznaniu grzechów robimy to najszczerzej, jak tylko umiemy. Poruszeni i wstrząśnięci. To Jezus. Jezus mnie spowiada. Patrzę na Jego twarz. Patrzę na Jego usta. Patrzę na Jego gest. Przebacza mi grzechy. Ale słyszę nagle coś takiego. Przebaczam ci, ale nigdy nie zapomnę ci tego, co mi zrobiłeś. Przebaczam ci, ale nie będzie już tak jak na początku. Przebaczam ci, ale jak cię zobaczę na ulicy, to przejdę na drugą stronę, żebyśmy się nie spotkali. Przebaczam ci, ale za każdym razem, jak się spotkamy, to zobaczysz w moim spojrzeniu, w mojej minie, w mojej twarzy, w moich gestach, jak bardzo mnie zraniłeś. Przebaczam ci, ale przestajemy z sobą rozmawiać. Przebaczam ci, ale nie będę już odbierać od ciebie telefonu. Chciałbyś takie przebaczenie? Czy chciałabyś, żeby Bóg tak ci przebaczył twoje grzechy w czasie spowiedzi świętej? Bo ja nie. Bo ja nie. Powiedział Jezu, nie chcę takiego przebaczenia. Albo przebaczasz i jest tak jak sprzed grzechu, albo przebaczasz i już nigdy mi tego nie wypomnisz, albo przebaczasz i jest tak, jak gdy nigdy ten grzech nie zaistniał, albo ja nie chcę takiego przebaczenia, ale przebaczenie warunkowe, ale już nie będzie tak jak poprzednio, już nie będziemy mieć takiej relacji jak wcześniej, już ci nigdy nie zaufam, już to, ale przebaczam, ale ja bym nie chciał takiego przebaczenia. Problem polega na tym, że my tak najczęściej przebaczamy. Tylko nie zdajemy sobie sprawy z tego,
że za chwilę będziemy mówić modlitwę Ojcze Nasz. I będziemy prosić, wręcz nakazywać Bogu, przebacz mi tak, jak ja przebaczam mojej sąsiadce. Przebacz mi tak, jak ja przebaczam mojemu mężowi. Jak przebaczam mojej żonie. Jak przebaczam moim dzieciom. Jak przebaczam mojemu szefowi w pracy. Jak przebaczam mojej koleżance, przyjaciółce, koledze. Jak przebaczam temu człowiekowi, który spowodował to i to, który tak mnie skrzywdził. Przebacz mi, Boże, tak, jak ja jemu przebaczam. Proszę Cię, zajrzyj w moje serce, zobacz, co tam jest w tym sercu do tych ludzi, którzy mnie skrzywdzili i proszę Cię, przebacz mi tak, jak ja im przebaczam. Tak jakbym wręcz mówił, miej w sercu swoim, Boże, te wszystkie uczucia, miej takie serce dla mnie, jakie ja mam dla tych, którzy mnie skrzywdzili. Wyobrażasz sobie, o co prosisz Boga w czasie modlitwy Ojcze Nasz? To jest zdumiewające, że Jezus, który cały jest miłością i miłosierdziem, który objawia tatusia niebieskiego, który cały jest miłością i miłosierdziem, jest tak twardy, można powiedzieć w dwóch przestrzeniach. Kiedy widzi obudę religijną, o której mówiliśmy w niedzielę, i kiedy widzi, że ktoś z serca nie przebacza krzywdzicielowi grzechów. Wtedy jest bardzo twardy. Mówi, jeśli nie przebaczycie z serca krzywd, które wam wyrządzili inni, i Ojciec Niebieski nie przebaczy wam waszych grzechów. A nieprzebaczenie grzechów przez Boga to jest piekło. To jest piekło. Przebaczenie niejedno ma imię. Wiemy oczywiście, że najważniejsze jest to, żeby aktem woli chcieć przebaczać. Nie zważając na początku na uczucia, ja chcę przebaczyć. Mogę być tak poraniony, że będzie mi trudno od razu nie mieć negatywnych uczuć do swojego krzywdziciela. Ale Jezus prosi i pyta, czy chcesz? Tu chodzi przede wszystkim o naszą wolę. Czy chcesz? Czy chcesz przebaczyć? Czy chcesz przebaczyć grzechy temu krzywdzicielowi tak, jak ja Tobie przebaczam Twoje grzechy? Jak byś chciał, Dominik, żebym przebaczył Ci Twoje grzechy? Pyta mój Ojciec Niebieski. Jak byś chciał, żebym Ci przebaczył grzechy? Ojcze, tak, tak, tak i tak. To Ty tak przebacz grzechy swoim winowajcom. Rozumiecie? To jest trudne. Jezus na pytanie Piotra, czy aż 7 razy, czyli nieskończenie, mam przebaczać? Nieskończenie razy mam przebaczać? Jezus mówi, nie 7, 77. Nieskończenie w nieskończoność. Rozumiesz? Nieskończenie w nieskończoność. I On za chwilę powie nam niesamowitą przypowieść o tak zwanym nielitościwym dłużniku, który służył u swojego pana i był mu winien 10 tysięcy talentów. Niewyobrażalna suma. Wyobraź sobie niewyobrażalną sumę i będziesz miał 10 tysięcy talentów. I pan, widząc, że sługa nie jest w stanie mu tego oddać, postanawia sprzedać jego i jego rodzinę do niewoli. Sługa, widząc, co się święci, przybiega do pana, pada mu do nóg i woła: miej cierpliwość nade mną,
a wszystko Ci oddam. Miej cierpliwość nade mną, a wszystko Ci oddam. Sytuacja jest absurdalna, groteskowa, śmieszna. Bo Pan dokładnie wie, że sługa nie jest w stanie oddać mu tego długu. Choćby żył w kolejnych 10 wcieleniach, w cudzysłowie, nie jest w stanie oddać mu tego długu. I sługa wie, że choćby nie wiem, co zrobił, nie jest w stanie tego długu oddać swojemu Panu. Więc sytuacja jest śmieszna, groteskowa, absurdalna. Ale Jezus mówi coś niesamowitego, totalnie zaskakującego wszystkich słuchaczy. Mówi tak: ale Pan, jak to usłyszał, ulitował się nad sługą i cały dług mu darował. Wyobrażacie sobie? Pan, słysząc i widząc sługę, który pada mu do stóp i mówi: miej cierpliwość nade mną, a wszystko Ci oddam, cały dług mu darowuje. To jest niesamowite. Co to za Pan? Co to za absurdalna łaska? Co to za miłosierdzie, które jest nie do pomyślenia? Co zrobił ten sługa? Upadł tylko mu do stóp i poprosił o: miej cierpliwość, a cały dług Ci daruje, i już mu wszystko darował? Że to jest chore. To jest nienormalne. Co to jest za Pan? Przed chwilą chciał sprzedać tego sługę z całą rodziną do niewoli. A teraz darowuje mu cały dług? Co opisuje Jezus? Jak myślicie? Co opisuje Jezus? Opisuje przede wszystkim sakrament pojednania. 10 000 talentów to są nasze grzechy względem Boga. Niewyobrażalne. Słuchajcie, my żyjemy w świecie, w którym raz albo udaje się, że nie ma grzechu, żyje się tak, jakby Boga nie było, żyje się tak, jakby nie było świadomości grzechu, albo diabeł robił chrześcijan niesamowitą robotę polegającą na tym, że nam grzech pokazuje, zmniejszając jego ciężar, coraz mniejszy, coraz mniejszy, coraz mniejszy, aż w sumie ten grzech staje się takim małym grześkiem. Rozwija w nas taki lęk przed prawdą o nas samych, o naszym grzechu. Rozwija w nas takie niesamowite mechanizmy samousprawiedliwiające siebie, że niektórzy, którzy są mistrzami samousprawiedliwień, spowiadają się na przykład i tak ci opiszą grzech, że on wychodzi jako dobry uczynek wręcz. Rozumiesz? Są tacy mistrzowie świata w czasie spowiedzi. Tak potrafią ubrać to wszystko, że wychodzi, że w sumie trzeba ich pochwalić za to, że oni tak zrobili. Niesamowite. Jak bardzo można poddać się manipulacjom demonicznym w naszym umyśle, w naszym sercu, które on nam podsuwa, żeby tylko nie stanąć prawdą o sobie samym. Żeby nie skonfrontować się z grzechem, który zrobiłem. Niech tylko bliźni coś minimalnego zrobi złego. Zahaczy mnie, leciutko nadepnie na odcisk. Wow, co on zrobił? Co on zrobił, jak on mógł? Rozumiecie? Ale mój grzech, taki grzesiek. Wszyscy tak robią. To nawet nie jest grzesiek. To takie naturalne, takie ludzkie, proszę księdza. Rozumiesz? 10 000 talentów. Co zrobił nasz grzech Bogu? Spójrzcie na krzyż.
zmasakrowane ciało Jezusa Chrystusa. To zrobił twój i mój grzech Bogu. Oglądaliście pasję Mela Gibsona? Widzieliście zmasakrowane ciało Jezusa? A to było tylko cierpienie fizyczne. Bo przecież wiemy, że Jezus cierpiał przede wszystkim duchowo. Skutki i konsekwencje grzechów ludzkości. To było potworne duchowe cierpienie. Nie bolało go tak fizyczne, jak duchowe. Mój grzech zmasakrował Boga. Mój grzech przybił go 3 gwoździami do krzyża. To jest 10 000 talentów. Ja nie jestem w stanie absolutnie, choćbym żył najświętszym życiem, spłacić Bogu dług za moje grzechy. Musicie to sobie, skarbu, uświadomić. Uważajcie. Bóg jest po 3-krotnie święty. Jest najczystszy. Jego świętość jest tak niesamowita. Jego świętość jest tak oszałamiająca, że aniołowie wołają: święty, 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 po 3-krotnie święty. Czyli nasz najmniejszy grzech. Gdybym zrobił jeden najmniejszy grzech w swoim życiu, a tak bym zrobił wszystkie dobre uczynki, ale zrobił jeden najmniejszy grzech w swoim życiu, gdybym umarł, nie mógłbym się nigdy zjednoczyć z Bogiem po 3-krotnie świętym. Jeden najmniejszy grzech. Gdybym przez całe życie robił same dobre uczynki, ale zrobił jeden najmniejszy grzech, gdybym umarł, nie mógłbym zjednoczyć się z Bogiem na całą wieczność w Jego Królestwie. Czyli byłbym oddzielony od Niego nieskończoną odległością. Czyli byłbym potępiony. Rozumiecie? Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Możemy prosić Ducha Świętego, aby przybliżał nas do tej tajemnicy. Tylko dzięki temu, że Jezus wziął wszystkie grzechy wszystkich ludzi w całej historii świata na siebie i zapłacił za to swoją krwią, ja mogę mieć przebaczenie dzięki Jego krwi wszystkich moich grzechów. Jego krew, która mnie oczyszcza, może spowodować, że będę mógł zjednoczyć się z moim Bogiem po 3-krotnie świętym. Rozumiesz? Tylko dzięki męce i śmierci Jezusa, dzięki Jego krwi, dzięki Jego ranom, dzięki Jego cierpieniu. Tylko. Dlatego nie dajcie się nabrać na różnego rodzaju teksty niewierzących, którzy kpią sobie z chodzenia do spowiedzi świętej. Jestem dobrym człowiekiem, z czego mam się spowiadać? Nie zrobiłeś nawet najmniejszego grzechu w całym swoim życiu? Nie no, coś tam wiadomo, się tam potknęła noga. Czy wiesz, że się nie pojednasz się z Bogiem, nie obmyjesz się Jego krwią w spowiedzi świętej, jeśli umrzesz, realnie grozi ci potępienie wieczne? To, że jesteś dobrym człowiekiem, nie pomoże ci, kiedy masz chociaż jeden grzech w swoim życiu. Rozumiesz? Im człowiek jest bliżej Boga, tym bardziej widzi swoje grzechy. Im dalej od Boga, tym mniej swoich grzechów widzi. Jak jest oddalony od Niego bardzo daleko, nie widzi w ogóle swoich grzechów. Dlatego dla mnie największym dramatem serca jest ktoś, kto przychodzi i mówi: proszę księdza, ja nie mam się z czego spowiadać. Jestem dobrym człowiekiem. Dramat. Zaślepienie. Brak prawdy o sobie. Niewidzenie prawdy swojej grzeszności. U takich ludzi jest dramatyczne. Tam jest pełen triumf szatana i piekła.
ale przebaczenie. Bo to jest niesłychanie ważne. Jezus, opisując spowiedź, na podstawie tej przypowieści o nielitościwym dłużniku, mówi coś bardzo zaskakującego, że jeśli ktoś nie chce pojednać się z Bogiem, to wprowadza siebie w niewolę, nie tylko siebie, ale całą swoją rodzinę wprowadza do niewoli przez to, że nie chce pojednać się z Bogiem. Czyli ta osoba, która twierdzi na przykład, że ona nie ma grzechu, że ona nie potrzebuje chodzić do kościoła, nie potrzebuje się spowiadać, nie potrzebuje pojednać się z Bogiem, przez grzechy i skutki i konsekwencje swoich grzechów wprowadza w niewolę grzechu żonę, dzieci, męża, dzieci, najbliższych. To Jezus mówi, że niewyspowiadane grzechy, niepojednanie się z Bogiem powoduje, że ta osoba zatruwa całą atmosferę w domu. Zatruwa skutkami i konsekwencjami swoich grzechów. I tam powoli zaczyna to się zmieniać nie w Królestwo Niebieskie, ale w Królestwo Ciemności. Taki dom, gdzie diabeł zaczyna przejmować kontrolę. Ale wystarczy, że ten dłużnik, który jest tak dłużny, tak potężny dług ma do spłacenia, upadnie przed Bogiem i powie: przepraszam, wybacz. Bóg od razu się lituje i przebacza mu wszystko. Cały dług mu darowuje. Wszystko. Ale Jezus mówi dalej. Posłuchajcie dalej. Otóż ten sługa, któremu darowano cały ten niesamowity dług, 10 000 talentów, Bóg mu wszystko przebaczył. Wychodzi z pałacu Pana i widzi swojego współsługę, który jest mu winien 100 denarów. Różnie przeliczają 100 denarów. Jedni mówią, że to jest jednodniówka pracy, inni mówią, że to jest pensja za 3 dni pracy. Generalnie w stosunku do 10 000 talentów to jest pikuś, to jest nic. To jest nic, to nie jest żaden dług. Ale co robi ten sługa? Podchodzi, przybiega do tego człowieka, który jest mu winien te 100 denarów, bierze go za szmaty, zaczyna trząść i wrzeszczy: oddaj coś winien! Oddaj coś winien! Co to jest te 100 denarów? Kto jest dłużnikiem 100 denarów? Pikusia, śmiesznej rzeczy, porównując z 10 000 talentów. Ano, nasz krzywdziciel. Ten, który zrobił ci jakieś świństwo, mąż, który od ciebie odszedł, żona, która ciebie zdradziła, dzieci, które się na ciebie wypięły. 100 denarów to jest ta sąsiadka, która co chwilę ci tam daje popalić. To jest twój sąsiad, który obrabia ci dolną część pleców. To jest twój szef, który w różny sposób uprzykrza ci życie. To jest krzywdziciel twojego normalnego, codziennego życia. 100 denarów jest ci winien. I twoje zachowanie, czyli na przykład w sercu, oddaj coś winien. Ja nigdy nie wyciągnę ręki na zgodę. On zawinił, on ma mnie przeprosić. Ja nigdy nie zrobię pierwszego kroku. On mi to zrobił, nigdy mu tego nie zapomnę. Jak ona mogła mnie tak potraktować? I nieustanna analiza swojej krzywdy. Jak mój mąż mógł mnie zostawić? Jak ona mogła pójść z kochankiem i rozbić rodzinę? Nigdy jej tego nie zapomnę. Rozumiesz? To jest to trzęsienie krzywdzicielem, który jest ci winien 100 denarów, i wrzeszczenie: oddaj coś winien. To jest to.
To jest to wszystko, co masz na dnie swojego serca. Na tego, który uczynił ci krzywdę. To jest to 100 denarów. Nie zdajemy sobie sprawy. Nie mamy tej świadomości. Ile Bóg nam przebacza każdego dnia. Bo gdybyśmy mieli tą świadomość, momentalnie wszystko od razu byśmy przebaczali drugiemu człowiekowi. Od razu. Dlatego też święci, dlatego też na przykład ojciec Pio proponował, żeby 2 razy dziennie medytować mękę Jezusa Chrystusa. 2 razy dziennie. Ojciec święty Jan Paweł II codziennie odprawiał drogę krzyżową. Dlaczego? Dlaczego ciągle mam wracać do męki Jezusa, do Jego cierpienia? Dlatego, żeby sobie codziennie, a nawet 2 razy dziennie uświadamiać, że Jezus darował mi 10 tysięcy talentów. Tylko Go o to poprosiłem i otrzymałem całe przebaczenie Boga na wszystkie moje grzechy. Dlaczego mam medytować 2 razy dziennie mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa? Żeby za każdym razem, kiedy ktoś mnie skrzywdzi, pierwszą myślą było: Jezus darował mi wszystkie moje świństwa, wszystkie podłości, zdrady, niewierności. Więc i ja darowuję wszystko Tobie. Chcę przebaczyć Tobie wszystko tak, jak mi przebacza mój Jezus Chrystus. Jeśli tego nie będę czynił, zatruję swoje serce. Zatruję swoje serce nieprzebaczeniem. Będę nieustannie analizował, co kto mi zrobił, jak mnie potraktował, jak on tak mógł. Będzie mnie to strasznie wykańczać. Wiecie, brak przebaczenia wpływa również na nasze zdrowie. Wpływa na nasze zdrowie. Brak przebaczenia, noszenie w sobie gniewu, złości, noszenie w sobie krzywdy powoduje to, że nasz organizm nie wytrzymuje tego potężnego napięcia związanego z nieprzebaczaniem. I zaczynamy bardzo chorować. Dlaczego dzieje się tak, że na wszystkich modlitwach o uzdrowienie wpierw modlimy się o przebaczenie? Bo bardzo często nieprzebaczenie jest przeszkodą do uzdrowienia. My modlimy się o uzdrowienie naszego ciała. Panie, uzdrów mojego raka! A Pan mówi: przebacz swojej sąsiadce i choroba sama odejdzie. Jest wiele chorób spowodowanych przez demony. Jezus pokazuje to bardzo wyraźnie, że choroby mogą być spowodowane przez demony. Przez grzech. Pamiętacie sparaliżowanego człowieka? Jezus wpierw odpuszcza mu grzechy, a potem go uzdrawia z paraliżu. I mówi: nie grzesz więcej, aby ci się co gorszego nie zdarzyło. Czyli paraliż tego człowieka, wielki dramat, rozumiesz? Nie możesz się ruszyć. Jest spowodowany tym, że ten człowiek żył w grzechu ciężkim. I dopiero kiedy Jezus odpuścił mu ten grzech, mógł zostać uzdrowiony. Jezus, wracam teraz do tej przypowieści, mówi tak, posłuchajcie dalej. Otóż współsłudzy widzieli, jak ten sługa zaczął wrzeszczeć na tego współwinnego, który był mu dłużny 100 denarów, i wrócili do Pana i wszystko mu opowiedzieli. I wtedy Jezus mówi tak, Pan usłyszawszy to, uniósł się gniewem
i wtrącił tego sługę do więzienia, oddał go w ręce katów, aż całego długu mu nie odda. Wyobrażasz sobie? Jeśli nie odpuszczam i nie darowuję 100 denarów temu, który mnie skrzywdził, w tym momencie bądź przekonany, że gniew Boga jest nad tobą. A nie ma nic straszniejszego niż Boży gniew nad twoim życiem. Żadnego błogosławieństwa. Boży gniew. Tylko dlatego, że nie chce serca przebaczyć. Rozumiesz? Co więcej, to Pan, to Bóg nakazuje temu, który nie chce przebaczyć serca, wtrącenie go do więzienia, oddanie w ręce katów, aż cały dług mu nie odda. Kim są owi kaci? Demony. Demony mają oficjalne prawo, żeby niszczyć twoje życie. W więzieniu, w którym jesteś, aż całego długu nie oddasz. Czyli sytuacja tego dłużnika jest po prostu beznadziejna. Nie dosyć, że znowu musi oddać cały dług, to jeszcze jest w więzieniu i jeszcze jest oddany w ręce katów, którzy się non-stop nad nim mszczą i go torturują. Rozumiesz? Wyobrażasz sobie większy dramat? Piekło na ziemi. Piekło na ziemi. Być może wiele lat się o coś modlisz. Może o wyjście z nałogu alkoholizmu twojego męża. Może o powrót dzieci do Boga, które odeszły od niego, kpiąc sobie z niego. Może modlisz się o to, żebyś sam wyszedł z jakiegoś nałogu, czyli więzienia, w którym jesteś zniewolony. Nie masz wolności zniewalać jakiś grzech. Zniewalać jakaś sytuacja, która niszczy ciebie, twoje małżeństwo, twoją rodzinę. Jesteś torturowany przez demony. Demony zemsty, złości, wściekłości, agresji, odwetu, nieprzebaczenia, zemsty. Przez demony choroby. Przez demony lęku, strachu, kontroli, manipulacji. Przez demony odrzucenia. Przez demony śmierci, myśli samobójczych. Wszystko dlatego, że może masz w sercu jakieś nieprzebaczenie do tego, który cię krzywdzi. Pomyśl o tym. Ty wołasz o rozwiązanie jakiejś bardzo trudnej sytuacji. A Jezus mówi, przebacz temu, temu i temu. Przebacz serca. Nie umiesz? Proś mi o tą łaskę. Nie umiesz? Poproś, żebym to ja w twoim sercu przebaczał temu człowiekowi. Nie umiesz przebaczać? Pozwól, aby to ja kochał tego krzywdziciela, który cię krzywdzi, twoim sercem. Nie umiesz przebaczać? Daj mi swoje oczy, abym to ja patrzył przez twoje oczy na tego, który cię krzywdzi. Nie w twoich oczach, które nie będą już twoje, ale będą przeniknięte przez moje oczy, mówi Jezus, płynie tylko błogosławieństwo i pojednanie. Nie umiesz przebaczyć? To powiem ci jak Piotrowi, mówi Jezus. Jeśli za pierwszym razem nie uda się, jeśli za piątym, dziesiątym nie uda się, to 77 razy przebaczaj. I będą takie sytuacje, że trzeba będzie na głos przebaczać 77 razy nawet jedną krzywdę, którą ktoś ci zrobił. I czasami płacząc z bólu, z wściekłości, walcząc z chęcią zemsty i odwetu.
ale mówić przebaczam. Tak jak Jezus wszystko mi przebacza, tak ja chcę Tobie przebaczyć. Tyle razy wołaj, tyle razy krzycz. Proś Boga o łaskę przebaczenia. Aż za którymś razem, jak powiesz przebaczam, cały ciężar zejdzie. I serce będzie całkowicie wolne. I pojawi się już nie zemsta, nie obrażanie, nie chęć odwetu, ale współczucie dla tego człowieka. Pojawi się zrozumienie. Pojawi się miłość. Chęć walczenia o jego duszę. Pojawi się chęć pojednania. Ważna jest Twoja rola. To Ty przebaczaj. Ty jesteś powołany do ogłaszania przebaczania. Jeśli ktoś nie chce Tobie przebaczyć, to jest jego sprawa. To jest jego problem. Nie mylcie przebaczenia z pojednaniem. Przebaczenie to jest to, że ja chcę przebaczyć i przebaczam. Pojednanie jest wtedy, kiedy nawzajem sobie przebaczamy i się jednamy. Wtedy jest pojednanie. Może być tak, że ktoś do końca życia nie będzie chciał pojednać się z Tobą. Zostaw to. Ty przebaczaj wszystko nieustannie. Ty przebaczaj. Okej? Przebaczaj tak, jak Bóg przebacza. Gdyby to było niemożliwe, Jezus by do tego nas nie zapraszał. My dzisiaj bardzo psychologizujemy przebaczanie. Analizujemy często przebaczanie tak, jak analizujemy naszą krzywdę, którą ktoś nam zrobił. Proś o łaskę przebaczenia. Przebaczenie jest darem Boga, nie jest wysiłkiem ludzkim. Bóg chce, żebyśmy chcieli przebaczać, ale mamy prosić o ten dar. Wiecie, ja czasami byłem zdumiony sytuacjami, które przeżywałem, szczególnie modląc się nad małżeństwami, które były w takiej sytuacji nienawiści do siebie, że po ludzku rzecz biorąc nie było tam już nic do tego, żeby oni wrócili do siebie. I miałem kilka takich sytuacji, gdzie za każdym razem, kiedy próbowałem z nimi rozmawiać, oni wyrzucali z siebie wulkan pretensji, żalów. Co zrobił mi mój mąż? Co zrobiła mi moja żona? Jaki jest mój mąż? Jaka jest moja żona? I nawet chcieli jakoś rozwiązać te konflikty, ale po dwóch pierwszych zdaniach wulkan pretensji wylatywał z jednych ust i z drugich ust. I wiedziałem, że tutaj bez jakiejś szczególnej interwencji Boga pojednanie jest niemożliwe. I wiecie, w tych sytuacjach prosiłem, żeby klęknęli. Nakładałem na nich dłonie i prosiłem Ducha Świętego, żeby przyszedł z niesamowitym darem, który jest połączony z darem przebaczenia. To jest jak orzełek i reszka z darem zapomnienia krzywd i win. I słuchajcie, w kilku przypadkach zobaczyłem niesamowite cuda. Otóż po modlitwie te małżeństwa wstały i nie pamiętali, o co się ciągle kłócili. Nie byli w stanie sobie przypomnieć. Duch Święty dosłownie zresetował im pamięć. Zresetował im wspomnienia. Nie byli w stanie przypomnieć sobie, o co się ciągle awanturują i kłócą. Niesamowite. Ale to wtedy uświadomiłem sobie, że trzeba też modlić się nie tylko o dar przebaczenia, ale też o dar zapomnienia krzywd i win. Żeby przebaczać drugiemu człowiekowi tak, jak Bóg nam przebacza. Ostateczne przebaczenie, można powiedzieć finalizacja przebaczenia, to jest wtedy, kiedy ja już nie pamiętam, kto mi co zrobił. Nie chcę pamiętać.
raz na zawsze podejmuje decyzję. Nigdy już do tego nie będziemy wracać. Nigdy ci już tego nie wypomnę. Amen. To we mnie umarło. Koniec. Kobiety, żony. To jest większy cud niż zmartwychwstanie Pana Jezusa, co? Postanowić, że nigdy nie wypomnę mojemu mężowi, co mi zrobił. Ale jest to możliwe. Sam jestem chodzącym świadkiem tego cudownego daru przebaczenia połączonego z zapomnieniem win i krzywd. I wtedy dopiero uświadamiam sobie, że to jest dar Boży. Że człowiek tak nie potrafi. Że trzeba to wyprosić. I że dopiero wtedy mogę czystym sercem odmówić Ojcze nasz i powiedzieć: Ojcze, przebacz mi tak, jak ja przebaczam temu, temu, temu i temu. Ojciec mówi: Dominiczku, przebaczam, ale chcesz, żebym pamiętał te twoje grzechy, czy nie? Nie! Nie! Przebaczysz tak swoim winowajcom? Nie będziesz już do nich wracał? Nie będziesz ich pamiętał? Chcesz je zapomnieć raz na zawsze? Chcę! Daję ci ten dar. Nie będziesz pamiętał. Daję ci moje serce, które patrzy na twoich krzywdzicieli. Chcesz? Chcę, tatusiu. Daj. Niech Boże przebaczenie prowadzi nas na tej Eucharystii i zmienia nasze życie. Gdybym chciał zakończyć jednym zdaniem tą naszą konferencję, to prosiłbym was o jedną, jedyną rzecz. Każdego dnia badaj swoje serce. Czy jest to serce, które gdzieś kultywuje najmniejsze niechęci, urazy, żale, pretensje, złość, agresję, twardość, obojętność, obrażalstwo i tysiące innych uczuć, które chcę mieć do drugiego człowieka, żeby mu pokazać, jak bardzo mnie zranił i jak teraz mu pokażę w odwecie. Czy chcę takie coś mieć? Jeśli tylko to zauważę, włącz sobie pasję Mela Gibsona, klęknij na kolana i patrz, jak Jezus cierpiał za twoje grzechy i ile ci przebaczył. Przyjdź do kościoła i przejdź drogę krzyżową. Klęknij, weź do ręki krzyż i patrz na rany Jezusa, na jego zmasakrowane ciało i pomyśl: On przebaczył mi 10 tysięcy talentów, czyli ciężar moich grzechów względem Niego. Więc ja chcę z całego serca darować 100 denarów moim krzywdzicielom. Amen.